Cześć wszystkim. Mój gość wygrał Opole, nagrał płytę, potrafi zgromadzić wokół siebie gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zaraz wam o tym opowie. Zapraszam przed wami Mariusz Wawrzyńczyk. Dzień dobry, jestem. Słuchajcie, po ilu latach? Po ilu? Po czterech? Czterech. No i jestem ponownie, jak zwykle, ładny, seksowny, tak jak i ty. Zobacz, jak my się w ogóle nie starzejemy. Zobacz, lata lecą, metabolizm coraz gorszy, a my dalej wyglądamy świetnie. Mariusz, opowiedz o tych gwiazdach, bo oczywiście w międzyczasie, kiedy się nie widzieliśmy w programie, dużo się rzeczy u ciebie działo, tak? Chcę ci powiedzieć, płyta, singiel. Tak. Super singiel. Dlaczego? Jak to się robi w ogóle? Że słuchajcie, zamawiasz sobie gwiazdy i przychodzą do ciebie. To jest łatwe stosunkowo, ponieważ ja postanowiłem zaprosić do mojego teledysku osoby, które bardzo lubię, cenię, które są dla mnie inspiracją muzyczną, a także taką motywacją. Nie wszystkie osoby, które wystąpiły w tym teledysku, znam osobiście. Nie znałem Kuczaja, ale uznałem, że to jest bardzo fajny, sympatyczny człowiek i dlaczego nie. Dagmara Kaźmierska z pewnego programu też również nie znałem jej. Ale występują w tym teledysku również moi znajomi, moi przyjaciele albo osoby, które były na mojej drodze w pewnym stopniu jakoś skrzyżowane. Na przykład Urszula Dudziak, moja bardzo dobra znajoma Agata Młynarska, Majka Jeżowska, Kasia Wilk, Patrycja Wieja, Bartek, naprawdę to są wspaniałe osoby, które są dla mnie taką inspiracją i ja dużo od nich czerpię. Czerpię od nich wiedzę, energię i chciałem, żeby w tym teledysku były właśnie pokazane takie właśnie osoby. Takie, które przekazują jakieś emocje, przekazują jakieś wartości. Niekoniecznie, które do końca jakby się z nimi wszystkimi zgadzam, ale są to osoby, które są po prostu jakąś taką wyznacznikiem w pewnych aspektach życia. Muzycznych. Muzycznych i nie tylko. I tak właśnie powstała piosenka Chcę ci powiedzieć. Tak. A co ty byś chciał powiedzieć im? Im? Ja bym w ogóle chciał powiedzieć ludziom, żeby się kochali, żeby żyli zgodnie właśnie ze swoim jakby sumieniem, bo to też jest ważne w życiu. Wokół ciebie dużo historii ciekawych. Chciałbym jeszcze porozmawiać o jednej, może dwóch, ale mam na myśli tutaj historię z piosenką Seweryna Krajewskiego, którą napisał dla ciebie. Seweryn Krajewski to, jak wiecie, mistrz polskiej piosenki. Piosenka, historia jest ciekawa, więc opowiedz krótko o niej, tak? Słuchajcie, ja mam ogromne szczęście do kompozytorów i w ogóle muzyków, z którymi współpracuję, ponieważ postanowiłem, że na mojej drugiej solowej płycie, która będzie troszkę inna od tej pierwszej, jakby zatrudnię osoby, takie legendy polskiej muzyki, ponieważ ja się bardzo mocno interesuję muzyką lat 60., 70., polską i zagraniczną i pomyślałem sobie, dlaczego ciągle sięgać po kompozytorów, którzy dopiero kiełkują, albo takich kompozytorów, którzy teraz święcą triumfy. Przecież nie możemy zapominać o legendach polskiej muzyki. I tak pomyślałem sobie, że a cóż tam, napiszę maila do pana Seweryna Krajewskiego. Seweryn Krajewski pisał legendarne utwory, piękne, melodyjne, to co jest dla mnie najważniejsze w muzyce i w piosence, jak ją dostaję. I słuchajcie, po prostu napisałem maila. Zwykłego maila. Mogłem oczywiście poprosić moich znajomych kompozytorów czy artystów, żeby mi z nim skontaktowali, ale pomyślałem sobie, a spróbuję sam, więc napisałem do pana Seweryna wiadomość, w której napisałem, że mam osiągnięcie takie, współpracowałem z tym i z tamtym, wysłałem kilka swoich nagrań, między innymi z Opola i kilka utworów z mojej pierwszej płyty. I pan Seweryn po dwóch dniach mi odpisał, no pewnie, wybieraj sobie demo, wybierz sobie jakąś piosenkę, wysyłam ci trzy piosenki. Ja też chcę. Dokładnie. I wybierz sobie utwór i wiesz co, przerób sobie go tak, jak będziesz miał tylko ochotę. I zrobiłeś tak to. Tak zrobiłem. A co powiedział na to? Powiedział, że mu się bardzo podoba, ale też dodał, że on nie ocenia nigdy interpretacji swoich utworów. Że oddaje artystom zawsze cząstkę siebie, ale jak artysta to przerobi na swój sposób, to już jest nie jego jakby wola. On nie zawsze musi się ze wszystkim zgadzać. Nie napisał mi tego, ale mi się tak wydaje, że nie zawsze musi mu się wszystko podobać. Ale z tego co wiem, to bardzo mu się podobało i powiem wam, to muszę wam zdradzić jako jedynym
A, trudno, jak już jestem raz. Tak? Dobra, niech będzie. Słuchajcie, a nikt o tym nie wie, ale sobie teraz w tym momencie przypomniałem. Wiecie, że bardzo mocno namawiałem pana Seweryna, żeby nagrał ze mną tą piosenkę w duecie. I nie spodziewałem się, myślałem, bo słyszałem z różnych stron, że pan Seweryn jest bardzo stanowczy, że ogólnie niechętnie odpisuje na maile, niechętnie jakby wycofał się troszkę z życia artystycznego, muzycznego i nie komponuje za wiele utworów z tego, co mi powiedzieli jego znajomi. I pan Seweryn powiedział tak, że bardzo mu się podoba to, co zrobiliśmy i podoba mu się aranż nawet, tylko powiedział, że nie do końca myśli, że w dzisiejszych realiach będzie to nasz duet byłby dobrze odebrany. Powiedział, że nie chciałby, żeby powiedziano, zarzucono mu, że te piosenki, że on się czepia młodych, że po prostu chce na siłę wrócić do mediów. I powiedział, że nawet podał super przykład, bo tutaj mam taki t-shirt piękny, Lady Gaga i Tony Bennett nagrali piękną płytę Love for Sale. No właśnie, czyli można. Można i właśnie mi pan Seweryn podał ten przykład. Że wiem, no powiedział tak, ja wiem, że za granicą jest to takie super powiązanie, Lady Gaga cool. Tu pan po 70, tu artystka w wieku 30 lat, ale powiedział, że to w Polsce nie wie, czy to się po prostu sprawdzi. I powiedział, że tylko to jego obawy były po prostu. Mm. Tylko ja go namawiałem, nawet próbowaliśmy w studio zrobić taką próbkę, wysłaliśmy mu mój głos połączony i pana Seweryna i on powiedział, że mu się to podoba. Ale jednak nie dało się tego przekonać, a ja nie chciałem naciskać bardzo mocno. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, bo na tej mojej drugiej płycie znajdzie się kolejny gość muzyczny. W 2022 wydałem piosenkę, którą napisał dla mnie Romuald Lipko. Właśnie, świętej pamięci. Świętej pamięci Romuald Lipko. I to jest historia, słuchajcie, to jest historia. No jak właśnie się udało... Ale och Boże, Szymuś, zacznijmy od tego, że w 2009 roku wystąpiłem w programie telewizyjnym na dwójce, który kiedyś prowadził pan Wojciech Mann. I tam byłem w programie u właśnie Budki Suflera i Zbigniewa Wodeckiego. Najpierw w Budki Suflera. I tam poznałem Romualda Lipko. Jakoś nie kręciło mnie tak, żeby się skontaktować jakby z panem Romualdem w tamtym czasie. Tu prawie, nie wiem ile, 12 lat temu. 14 no, nawet. Już może być i 14, to czas leci niestety. Ale słuchajcie, gdy Budka Suflera zakończyła swoją działalność w 2014 roku, pan Romuald Lipko założył Romuald Lipko Band. Z racji tego, że znam Mietka Jureckiego dość długo, postanowiłem, że zadzwonię do niego i zapytam, słuchaj, możesz mnie skontaktować z panem Romkiem, bo chciałbym śpiewać w tym zespole. Dobra, pewnie. Załatwię. Dobra. Zobaczymy, jak Romek będzie chciał, to do ciebie zadzwoni. I słuchajcie, jestem sobie w jednym z dyskontów, siedzę, robię zakupy, tutaj papier toaletowy, tutaj jakieś mięso. Dzwoni telefon, a ja już taki zmęczony, pełno tych zapakowanych, no, pełno, po prostu, no słuchajcie. Dobra. I dzwoni. Odbieram telefon. Dzień dobry, panie Mariuszu, tu Romuald Lipko, pan się chciał ze mną skontaktować. Mówię, Romuald Lipko, tak, do widzenia. Rozłączyłem się. O kurde. Po prostu się rozłączyłem, bo pomyślałem sobie, tak, Romuald Lipko do mnie akurat dzwoni po 3 miesiącach, akurat jak ja prosiłem o kontakt. Ale potem myślę, kurde, nie, dobra, rzucam te zakupy, idę... Odzwaniam. Tak, odzwaniam i mówię, wie pan co, przepraszam, to rzeczywiście ja się chciałem z panem skontaktować. No i pan Romuald Lipko powiedział mi tak, słuchaj, nie możesz dołączyć w tym momencie do naszego zespołu, ponieważ jest Felicja Nadrzejczak, jest Grzesio Wilk, jest Izabela Trajanowska, jest Ewa Szlachcic, jeszcze tam chyba dwie osoby gościnnie, Felicja Nadrzejczak jeszcze i kilka osób gościnnie. Powiedział tak, w trakcie godzinnego koncertu no, nie zmieści się już więcej wykonawców. Mam na ciebie tam pomysł, ale po prostu w tym sezonie nie da się tego zrealizować. Ale wiesz co? Napiszę ci piosenkę. I napisał. Piosenkę mi wysłał. W formie takiej, powiem artystycznie, rybki, to znaczy było to nagranie na komórce i takie po norwesku, bez żadnych słów, tylko z linią melodyczną. Okay. Ja mam do tej pory to nagranie na mailu od pana Romualda, więc to jest też dla mnie taka pamiątka. Dokładnie. I powiem wam, że ta piosenka przeleżała 5 lat w szafie i dopiero po śmierci pana Romualda postanowiłem, że to odświeżę. Odświeżę ten numer, nagram go jeszcze raz. Czyli na tej drugiej płycie, która niedługo będzie. Kto już to wie? Teraz się już nie wydaje płyt, Tomek. Jasne, czyli na singlu. Wiem. A to już wyszło, już 2 lata temu. To słuchajcie, może możecie sobie obejrzeć, tak? Bardzo proszę. No.
No, jestem niezwykle dumny, że mam w swoim repertuarze piosenkę pana Seweryna Krajewskiego i Romualda Lipko, bo nie każdy może po prostu mieć w repertuarze i w swoim zbiorze artystycznym takie piosenki. Ja wiem, że może niektórzy sobie pomyślą, a po co ci jakieś piosenki starszych panów Romualda Lipki, czy Seweryna Krajewskiego, czy tam Andrzeja Zielińskiego, czy jakiś tam inny pana Poznakowskiego, po co ci taki repertuar? No ja uważam, że jednak trzeba sięgać to, co dobre i to, co polskie. Jestem także zdania w ogóle, że trzeba wspierać polskich artystów, szczególnie po czasach pandemii, tak. Ponieważ trzeba wspierać ludzi, którzy coś chcą robić i mają ogromny talent. Ja nie cierpię takiego nieprofesjonalizmu ze strony artystów. Nie lubię też, jak ktoś bardzo szybko odnosi sukces. Mhm. Bardzo, bardzo często jest bardzo dużo go w mediach, a po 2-3 miesiącach wypromują jedną piosenkę i po prostu potem ten artysta znika. I czasami znika przez własną głupotę, a czasami znika, ponieważ wytwórnia nie ładuje w niego pieniędzy. A propos tego szacunku do artystów polskich, to jesteś też jeszcze członkiem nieformalnym, bo nie ma takiego zespołu, ale artyści, którzy wspierają Skolimów, czyli słynny dom artysty w Skolimowie, gdzie właśnie spotykają się, mieszkają nasi najlepsi artyści, nie tylko muzyczni, ale też aktorzy i inni. Wystąpiłeś w projekcie. Tak. Słuchajcie, około 1,5 roku temu, tak myślę, że to było, odezwał się do mnie mój przyjaciel i także kompozytor Marcin Nierubiec i powiedział do mnie, słuchaj, jest taki pomysł, żeby nagrać piosenkę charytatywną na rzecz artystów ze Skolimowa. Chcesz zaśpiewać? I powiedział do mnie tak, ale pamiętaj, bo ja cię zaprosiłem do tego projektu i ty jesteś jedynym wokalistą, profesjonalnym wokalistą, który się zajmuje i śpiewa. Ja mówię, no pewnie, że tak, a kto tam jeszcze będzie śpiewał w ogóle, jaki masz pomysł na to? No wiesz, Marek Dutkiewicz napisze tekst. Ten Marek Dutkiewicz, tak, tak. A tam wiesz, no kto będzie, no wiesz, no będzie tak, Daniel Olbrychski, Olga Bończyk, Asia Kurowska, Ela Panas, będzie Gosia Królikowska z panem Pawłem Królikowskim, Gosia Kurzuchowska będzie, tam ją poznałem zresztą. Tam, co to takiego, pan Zamachowski, Machalica, przepraszam. Jak, chcesz wziąć udział? Ja mówię, no kurczę, nie trzeba mi 2 razy tego powtarzać. Okay. I wystąpiliście. Wystąpiliśmy i ta piosenka ma prawie 300 tysięcy wyświetleń. I to też jest ostatnia piosenka, w której pojawił się właśnie Paweł Królikowski. Tak, świętej pamięci. I ja też byłem jakby na nagraniach teledysku właśnie wtedy, kiedy Paweł i Gosia nagrywali swoje sceny, więc też mogłem ich poznać osobiście i bardzo ich polubiłem. Do tej pory na Instagramie się po prostu się wymieniamy różnymi spostrzeżeniami, życzeniami i tego typu. Ale to nie są jedyne wspomnienia, bo Mariusz jest takim kolesiem, kurczę, który potrafi wystąpić u artystów zagranicznych, tak? O, kurczę, a to też jest kolejna historia, która jest również ciekawa. Ja się tego nigdy nie spodziewałem. Dobrze, robię swoje piosenki, nagrywam te piosenki nie są popularne tak, jak mogłyby być popularne, ale jest tak, nie użalam się, bardzo się cieszę, że mam grono słuchaczy, mam grono swoich, powiedzmy, tak jakby fanów, wielbicieli, którzy przyjeżdżają na moje koncerty, słuchają mojej muzyki, komentują, udostępniają, domagają się koncertów, czasami piszą, Mariusz, słuchaj, masz tak świetne utwory, dlaczego one nie lecą tu i tam, czemu ciebie nie ma wszędzie? Ja im wtedy odpowiadam, słuchajcie, to niestety nie wszystko zależy ode mnie, ale jeżeli będę się jeszcze bardziej starał, jeszcze bardziej będę wykazywał inicjatywę, będę bardziej jeszcze brnął do przodu, tak jak tytuł mojej płyty, zawsze pod wiatr, pomimo, że pod wiatr, trzeba po prostu działać, wypchną mnie drzwiami, wejdę oknem, a jak nie, no to kominem. Więc w tym przypadku, jeżeli chodzi o hiszpańską kolaborację zagraniczną, nagrałem utwór La Fiesta. La Fiesta, czyli świętujmy ogólnie, można powiedzieć. I żeby było ciekawie, jest to duet polsko-hiszpański. Mówię o wersji językowej. Mhm. No i to jest całkowicie niewyobrażalna sytuacja. Rodrigo Massa jest Brazylijczykiem. Jest Brazylijczykiem. Siedzę sobie w domu i dzwoni Rodrigo Massa. Nie, ale słuchajcie, ale bardzo podobna sytuacja. Dostaję maila po polsku
Myślę sobie, no dobra, jakiś spam mi przyszedł, no bo... Żart. Naprawdę po polsku, Brazylijczyk pisze do mnie po polsku. No więc czytam tego maila, myślę sobie, ładny chłopiec jakiś taki w garniturze, jakieś ze ścianki, zdjęcie, pisze do mnie po polsku i mówi, że jest Brazylijczykiem, że on gra w Netflixie, że on gra w filmach brazylijskich, meksykańskich, hiszpańskich i chce nagrać ze mną piosenkę. Ja sobie myślę, no ktoś rzeczywiście sobie jaja robi. Dobrze, ja jestem jajcarzem, więc pomyślałem sobie, tak, sprawdzę, kto to jest. A tu wchodzę, Instagram 300 tysięcy lajków, wyświetlenia tam kilkadziesiąt tysięcy. Profesjonalne teledyski, kariera od wielu lat. Patrzę na platformie, która ma po prostu filmy, patrzę, on jest w jakichś filmach, gra rolę. Okej, okay. Czyli się spotkaliście. Czyli jednak tak, czyli wychodzi na to, że jednak to jest człowiek, który... Prawdziwy. To nie spam, tak? Tak. Nie jakiś hologram albo coś. No i nagraliście. Słuchajcie, wiecie, gdzie mnie znalazł? Oglądał jedną z telewizji muzycznych polskich. I twój klip. I mój klip po prostu tam był. I mówi, ale fajne, podoba mi się. I słuchajcie, zrobił sobie listę artystów z Polski, z którymi chciałby współpracować. Było to 10 artystów. I między innymi ja. I powiedział, że się odezwałem, spodobało mi się, bo wysłał mi też utwór. I powiedziałem do niego, słuchaj, bardzo mi się podoba ten pomysł, dlaczego mam nie wejść w to, tym bardziej, że utwór jest świetny, ty jesteś sympatyczny, no i to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby w ogóle nakręcić coś takiego i zrobić coś takiego. Dobra, i to zrobiliśmy. I po pół roku jakby naszej konwersacji pojechałem do Madrytu i nakręciliśmy teledysk. Ten teledysk jest trochę amatorski, ale o to nam chodziło, ponieważ chcieliśmy pokazać taką kumpelską imprezę w Madrycie. Taką oczywiście bez wszystkich rzeczy, które tam się działy, tylko takie fragmenty. Byliśmy w jakichś lokalach, spędziliśmy naprawdę super czas, właściwie jedną noc w Madrycie. To była moja pierwsza tam wizyta. No i efekty możecie zobaczyć w wideoklipie, takim trochę takim homemade, ale jest to tak jakby pokazuje, co się tam właściwie działo. Mariusz, ty jesteś takim gadułą, że moglibyśmy pewnie rozmawiać. Kończymy, jeszcze. Tak? No niestety, powoli musimy okay. Kończyć, ale inne historie w innych odcinkach zmieścimy. A mam dla ciebie jeszcze mały egzamin, który się nazywa Piątka Deresza. 5 pytań tendencyjnych. Mariusz, jesteś gotowy? Jestem gotowy, słuchaj. Dun, 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 dun. Chyba dam radę, nie? No myślę. A jak nie, to trudno, to się wytnie. Piosenka, którą często śpiewałeś w dzieciństwie. Psalm. O ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. To była pierwsza piosenka, którą wykonałem w roku 1997 roku. A skąd akurat psalm? Nie wiem, chyba jakaś zakonnica mnie tam zaprosiła. Ale tak naprawdę ja się śmieję z tego. Dużo ludzi mnie nie zna, ale ja w tym roku obchodzę 25-lecie pracy artystycznej. Boże. Naprawdę. Popatrz. Ja wiem, zobaczcie, ja wiem, że jestem bardzo ładny i nie mam jeszcze tyle zmarszczek, ale to tylko medycyna estetyczna, bo lubię korzystać i operacje plastyczne, to lubię korzystać z takiego, muszę. Jestem jeszcze w trakcie, bo jeszcze wszystko się nie porobiło. Ale 25-lecie pracy artystycznej mam i pierwszą piosenkę, którą wykonałem, to był psalm, a także piosenka zespołu LO27. 7, mogę wszystko. Okej, okay. No to jak możesz wszystko, to lecimy z drugim pytaniem. Twór, którego nie cierpisz. Dostajesz takiego, wiesz? Nie lubię ogólnie za specjalnie muzyki disco polo, a którego nie cierpię? Nie ma takiej nie piosenki. Nie musi być szczegółowy. Chodzi o to. No. Okej. Okay. Dałbyś wiele, żeby wystąpić z... Jessie J i Adamem Lambertem, bo to są moi idole zagraniczni, a jeżeli chodzi o polskich artystów, to na pewno byłaby to Irena Santor ze starszego pokolenia, a jeżeli chodzi o te średnie pokolenie, to na pewno z Beatą Kozidrak. Okej. Okay. Udało mi się na mojej pierwszej płycie dokonać takiego remiksu piosenki Biała Armia. Beata wyraziła na to zgodę, kompozytorzy również, bo współpracuję również z kompozytorami na tej drugiej płycie, właśnie też będzie jakaś namiastka tej naszej pracy. Dobra, to jest pytanie, które może wprowadzić ciebie w złość wobec mnie, bo chciałbym zapytać, czy chciałbyś umieć śpiewać jak? Ja jestem
Okay. Ja nie muszę śpiewać jak ktoś. A tak na serio to nie, żartuję, ale człowiek musi się cały czas uczyć, kształcić i rozwijać. No moim takim guru muzycznym jest Adam Lambert. To jest wokalista zespołu Queen. Od ponad 10 lat z nimi współpracuje. Który notabene wygrał chyba amerykańskiego idola. Zajął drugie miejsce. I Jessie J oczywiście, ale to jest kobieta, ale to jest Bruno Mars, którego uwielbiam. Jest to świetny artysta. Z polskich artystów bardzo cenię Janusza Radka, wokalistę męskiego. No i Mateusza Ziółko, to jest też mój kumpel, więc się cieszę, że udaje mu się tak bardzo mocno działać w naszym show biznesie, więc też mu bardzo mocno kibicuję. Dobrze, ostatnie pytanie. Nigdy nie zaśpiewasz... Piątka to 5. Z matematyki jestem słaby, wiesz. Okay. Ale 25-lecie pracy artysty. Pamiętasz? Słuchaj, pamiętam. Dobra, pamiętam. Nigdy nie zaśpiewasz. Kurczę, to takie trudne pytania, no wiesz co? Nie wiem. Wszystko zaśpiewam. Okej. Okay. Pewnie, że tak. A dlaczego mam się ograniczać? A disco polo? A co tam? Przecież ja 25 lat pracy artystycznej, co ty myślisz, że ja cały czas śpiewam na festiwalu w Opolu albo na tych? Ja zaczynałem swoją karierę, to muszę już na koniec wam powiedzieć, śpiewając na dożynkach, przy prosiaku, okay. Śpiewałem na paletach, moją zapłatą za koncert były po prostu ciasto i kiełbasa z grilla. Słuchaj, na weselach śpiewałem z 15 lat i to z różnymi zespołami w województwie lubuskim, z którego pochodzę i to w Poznaniu. Wiesz, to jest szkoła życia, tam się można po prostu wszystkiego nauczyć. Dobra, nie chcę wiedzieć, co tam się działo. Oj, lepiej nie pytaj. Słuchajcie, moim gościem był Mariusz Wawrzyńczyk. Mariusz, to czekamy na kolejne kawałki i widzimy się za jakiś czas. Opowiadasz kolejne historie niesamowite. Dzięki. Słuchajcie, życzcie mi wytrwałości i tego, żebym po prostu jak najwięcej tych utworów powstawało. Powstało około 15 już nowych, ale nie zatrzymuję się. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia.